Uważaj, żeby nie zaatakował, bo tutaj różnie bywa. I oto, jak widzieliście, spotkaliśmy jelenia. Jeleń sobie jadł trawkę przy morskim oku. Na koźnym wierzchu kozica, a tutaj jeleń. No i doszedłem. Masakra. Doszedłem do pierwszego punktu. Czyli do czarnego stawu. Na rysy 3 godziny 20. Tutaj łańcuszki się zaczynają, bo ten lewy to jest główny szczyt niżnych rysów. Który? Tam, w tą przełęcz to celować tam. Aha. Między te dwa wierzchołki. Ale ogólnie celem jest ten lewy. I tam idę. No i teraz tak sobie tu upatrzyłem ścieżkę. No i chyba nią pójdę. Zobaczę. Bo tylko tyle co literatura. Co paryskiego trochę przewodnik i taki blok fajny znalazłem. Web tam opisuje te trasy. Poprzechodził to wszystko. To pisze. Zdjęć narobił. Pokopiowałem te fotki. No i zobaczymy co z tego będzie. Najwyżej zawrócimy. O, ratowany jest. Ale trzeba spróbować. Następny będzie czarny mięgusz, bo też na niego wolno iść. Ale tam co, nie ma tam takich ubezpieczeń, takich jakbyś... No nie, bo tam no ogólnie nie ma żadnych szlaków, nic tam nie jest wytyczone, nie jest nic pomalowane i tych ułatwień nie ma żadnych łańcuchowych, no trzeba tam trochę, myślę, kombinować, patrzeć trochę. No to mówię właśnie, że jednak taka wyższa szkoła jazdy chyba. Nie da... Znaczy z tego co się doczytałem, no to kto tam na Orlej był, na Rysach był, to spoko. Te wszystkie takie tam, no to znaczy się, że jest trochę już obyty. A tej, tutaj byłeś na tej Mięguszowiecka przełęcz pod Chłopkiem? No to to jest właśnie za Mięguszem tam schowana taka fajna trasa, bo jest malutko ludzi tam, elegancka. No właśnie malutko, no bo jak jest, wiesz, czym no. Trudniej tym... Byłem tam może nie wiem, ze trzy razy, ale na tego Mięguszu... No tutaj za 40 mil byłem na Rysach, tak? Ja. No w sumie tak. Nawet nie. Jak tam stąd? Zrobiony, no. 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 To idź przede mną. Bo nie chcę cię zamulać. Jestem rady. Dobra. Przeżegnać się i... I wio. Nie masz czym narysować trawki? Czy proszę? Nie masz czym narysować trawki? Nie mam. Do powodzenia! Powodzenia! Dziękuję! Trzymajcie się! Widno jest, kurczę, zawsze będzie, jak to tobie! To tobie jest, nie? Zadaj jest najważniejsze. O, tak, ja was przekrzywię. Tu są następne łańcuchy. Takie trochę trudniejsze. By się wydawało. No, zobaczcie. Tu. Idzie. Mam nadzieję, że to się nagrywa. Się zapłaczę. Jak będzie się okazać, że się to nie nagrało. Dobra. Nawet jeszcze mocno się trzymać. Mocny chwyt. Noga objedzie. Się może tak zdarzyć. Ale się trzymasz dobrze rękoma. O, właśnie jak teraz. Ale się trzymasz dobrze rękoma, dobry chwyt. Jest okej. O, patrzcie. Na takich płytach. O,
na takich płytach idzie się łatwo poślizgnąć. Bo niby płyta. O, jaki fajny trawersik. Pamiętam go. Zobaczcie na dole. Ile tam idzie ludzi. Nie wiem, czy to widać. Tam, tam. Jak mróweczki. Wytyczasz nowy szlak. Jak kukuczka. Udało się. Happy. Myślałem, że ty schodzisz. A ja też myślałam, że schodzisz. Nie tak dobrze. Nie tak dobrze. Jeszcze. Ja my tak się śmiało. No fajnie, dzięki. Ale ładny tam widoczek. Patrzcie. O tam. Taka fajna skała, taka pojedyncza. Tak wystaje. Bo tam. I tam jest chłop. Na tym szczycie. Na tym najwyższym widzę normalnie człowieka. I to jest ten chyba gościu. Bo myślę tak. To jest taka seledynowa koszulka i on na to wylazł to, co chciał zrobić, i on jest na szczycie tam, widzę tam chłopa wyraźnie, robi sobie selfie, bo odbija się od telefonu słońce. Ten gościu, widzisz go? On my się rozłączali, jak były pierwsze łańcuchy na tutaj na rysach. On poszedł w tą stronę. Nie wiem właśnie, wiesz co, tak się nie znam. On to gada, jak to się nazywa. I on już jest tam. Sam był, tak? Co? Sam był. Sam, no. I pierwsze. No na pewno mu ci ode mnie to. Starość to jest ile? Starość? Starość jest wtedy, jak w głowie jest. Okay. Że nic nam się nie chce. No ale to jest. I zresztą ja się konserwuję codziennie metanem na kopalni. To pomaga, wiesz? O, właśnie te mijanki są właśnie o tyle niebezpieczne. Że osoba, która puszcza drugą osobę, naraża się niejako na jakieś poślizgnięcie czy upadek. Musisz patrzeć na te znaczki. O, to ja lubię. Ale tu jest wysokość. Ale tu jest przestrzeń. Tu jest bajka. A tu jeszcze nie jestem na szczycie. O, ale fajne to granie. A tu jest szlak. To tu chyba tędy boczkiem się idzie. O. Dobra, i tu łańcuszek. O, jest łańcuszek, także nie ma problemu. A
A, to też ładna ekspozycja. Patrzcie na dół. Wszędzie łańcuchy też. Jest w miarę bezpiecznie. To jest ten ostatni taki trawers. Musiałem trochę stanąć, bo normalnie dostałem jakieś takie zatyczki. Tam jest ten czerwony. A to co to tutaj jest? To biwakują tu czy co? Takie osłonione kamieniami. Widzisz to? Takie jakby gniazdo, ale... Może tu jest na biwak zrobione. Aczkolwiek jest zakaz biwakowania. Ale może jest tutaj jakieś czytaternice tacy zawodowcy. Albo w zimę biwakować. Tutaj chyba tu. Byłem tu raz. Ale tak nie idzie tego zapamiętać. Krok po kroku. Zobaczymy, ile tam jest osób. Wchodzę tu. Widzicie ile osób? Jest. Cześć wam. Ej. Pan sobie zerknie? Kilka wybrałaś? No to dzięki. A jest tu skrzynka, jest tu książka, można się zapisać? Pieczątka jest? Powiem ci tak. Była książka. Ale źle zabezpieczona. Obciachował kartkę. Ja bym schował. Czemu? Nie, ja sobie zrobię zdjęcie. O kurde. Później mi nie uwierzą, jak ja bym mówił. No. Nie ma tutaj. Jest. No mogliby to troszeczkę inaczej zabezpieczyć. Tak, żeby nie śmiecić, ale wiesz, mogliby to jakoś. No ale dobra. Daj cyk na cicho, bo widzę, że siedzisz tam. Hej. Jesteśmy tu.
jak jesteśmy tu. Teraz można się napić, zjeść. Godzina 8:30. 6, 7, 8. Czyli pół godziny? O 5 z morskiego. 5:06, tak, coś takiego było. No to 3,5. 3,5 godziny. A z morskiego tam pokazuje chyba 4 coś. No wyszło 4:20 z parku. Jesteś w formie, nie możesz tam chodzić, że nie masz siły czy coś. No a powiem ci, że tak. Od poniedziałku chodzę, nie? We wtorek Orla Perć, tak do połowy zrobiłem. Później ten Kozibier. No mieliśmy być na Kozim, ale byliśmy na Granatu. No właśnie nie doszłem do Granatu. Zeszłem z Orla Percie, zeszłem właśnie Kozim Wierchem. Są, wiesz co? Tam trochę niżej, nie? Takie... No, bardziej technicznie, nie? Powiem ci, no tak, wiesz co, jest też... Jak schodzisz w dół do tego źlebu, nie wiem, tam to jest ta kozia czy coś, i podchodzisz pod kozi wierch, to tam jest bez łańcuchów i no jest taka fajna, takie z 200-300 metrów jest takiej spinaczki bez łańcucha. I to tak trzeba naprawdę kombinować, gdzie nogę postawić. A jak jest łańcuch, no to to jest proste, no bo trzyma się tego łańcucha i idziesz. Tylko, i nawet to się wciągniesz. No i nawet mi się wydaje, że bardziej nogi odpoczywają przy łańcuchu. Tak. Nie? Wiesz. A oczywiście, pewnie. Na wszystkie strony. Wszystkie strony są fajne, wiesz? Tam byłem w tamtym roku. To już dzisiaj tam nie idę. Więc tak, zszedłem właśnie z Rys, o 9:35 zacząłem schodzenie, jest teraz 11:39, w 2 godziny zejście z Rys. Bajka. 2 godziny zejście z Rys do czarnego stawu, do tabliczki, które muszę zrobić w ogóle zdjęcie, bo jeszcze nie zrobiłem. I teraz mam taki cel: Mogłuszowiecka przełęcz pod Płopkiem, coś takiego. Tutaj idę tylko dla widoku. Patrzcie, co tu się dzieje. Fajnie, bo dobrze się czuję, nogi super, ale chodzi o to, że nie mam wody, po prostu mam końcówkę wody. Mogłuszowiecka przełęcz pod Płopkiem. 2 godziny 10 minut. Kurde, ta woda mnie martwi trochę. Nie wiem, czy tam są jakieś potoki właśnie, czy zlatuje woda, czy coś. Jak nie, to będę pokonany. Idziemy. Mogłuszowiecka przełęcz pod Płopkiem,
z Czarnego Stawu, skąd właśnie ruszyłem. 2 godziny 10 minut. Jest to bardzo podobno trudny technicznie szlak. Trzeba się dużo łańcuchów, trzeba się po prostu wspinać. I zdecydowałem się na to, bo powiedzieli mi, że w połowie jest potok, że leci woda, bo mam tylko tyle w butelce chyba wody, picia. Żółtodziób. Miałem sobie wziąć dwie butelki. No ale to jest to, te noszenie. Ojej, patrzcie gdzie to jest. Tam muszę iść, tu. Tu gdzieś tam, tam gdzie ten chłopak idzie. To jest właśnie, chodzi o to, o ten szlak, to jest szlak zielony, ale jest bardzo trudny. Tutaj. No idziemy tym szlakiem zielonym. Już słychać, czy się domyślacie. Jestem przy potoku. Faktycznie gość powiedział, że tam jest taki mały potoczek. Mówi, taki urokliwy. No i faktycznie. Miał rację w tych dwóch kwestiach. Jest mały i urokliwy, patrzcie. Widzicie? Nie wiem ile to by nasiedział. Trzeba jakoś ustawić sobie butelkę. Pani się napiera. Cześć. Ja się. Zobaczcie. Ja tam nalewałem do butelki wody. 20 minut tam siedziałem, butelka kapała, a szlak, masakra, on mówi ten gościu, a tam taki malutki, urokliwy, no to myślałem, że tam to takie kapanie, potoczek, nie? A patrzcie, co tu się dzieje, szlak przechodzi normalnie przez potok, zobaczcie, ile wody. O mój, urokliwy. Patrzcie. Pierki do plecaka. Cześć. Cześć. A jakie widoki? No i doszedłem. Męguszowiecka, Przełęcz pod Chłopkiem. Patrzcie. Widoki to są bajka, aczkolwiek chmury są. Pety. Niech palą, ale nie biorą te pety ze sobą. Patrzcie, jak tu jest ten przepaść. Idę stamtąd szłem. Helikopter lata od paru minut. Jakie dziwne wrażenie jest, jeśli helikopter jest niżej od ciebie i widzisz go z góry, a nie z dołu.
tu jest znaczek, że szlak zielony się skończył. Tu jest ta cała przełęcz między górami. Przełęcz między górami, między tym chłopkiem, ale tam nie będę wchodził. Tam ludzie idą gdzieś dalej. Nie wiem po co. Muszę się popytać, co tu jest, co jeszcze. Jak tu już jestem. Tutaj jest Słowacja.